Cześć, jestem Kaspisowej Ściepić P i jest to już drugi odcinek z Q&A. Tak, przed filmem przeliczałem pytania i wyszło mniej, no bo w tamtym Q&A wyszło 16, a teraz jest 15. No, i a w dodatku ten film jest takim, no, specjalnym na 60 subskrypcji. W zasadzie mam już 63. No, więc małymi krokami już się zbliżam do stówki. Ale i tak muszę jeszcze popracować, żeby dojść do tych 100 subskrypcji, no. No to dobra, więc względnego pierdzielenia zaczynamy. Pierwsze pytanie zadał Jose Ciapetta, czyli mój kolega ze szkoły. Nasz pan Pertka. Oczywiście, znam cię i tak dalej. Drugie pytanie zadał Jamok. On zadał 5 pytań w jednym komentarzu. Pytanie pierwsze. Czy podoba ci się BMW E32? Tak, podoba mi się BMW E32. Bardzo fajna furka. 2. Czy zbierasz auta z firmy Velle? No, z Velle to tak średnio zbieram. No. Możecie tam zobaczyć filmy, jak nagrywałem te auta z Velle. Ten wyścig to, no. To je miałem i tyle. Trzecie. Czy polecić twój kanał? Jasne, możesz mnie polecić. Czy podoba ci się Peugeot 4? Czy podoba ci się Peugeot 205? Oczywiście, francuska fura, mocna, a nawet silna i dobra nawet. I ostatnie, czy podoba ci się BMW E23? No, też fajna BMWica, to można nawet ją pośmigać albo nawet popalić pod Biedronką. Dobra, kolejne pytanie zadał Mok Ders. Czy Kaspi132P to twój kanał? Tak, Kaspi132P to mój stary kanał. On został założony 3 sierpnia tego roku, a się z nim pożegnałem dopiero 18 tego sierpnia, jak jechałem do Włoch. To było tak. 17 wyjechaliśmy, potem jechaliśmy przez 12 godzin, byliśmy w Austrii, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, a tu potem cały telefon mi się zresetował i straciłem przez to kanał i przez całe wakacje nie mogłem nagrywać we Włoszech i jak wróciłem, to założyłem ten kanał Kaspisowe się pić, no bo to już jest kontynuacja tego starego kanału. Dobra. Kolejne pytanie zadał Krawczo i Krawczoks Bro. Jaki jest twój ulubiony samochód? No, swoich ulubionych samochodów nie mam, ale mi się podobają samochody z PRL-u i te ze Związku Radzieckiego, z Czechosłowacji, NRD i takie inne. Jakie jest najciekawsze auto, które widziałeś na drodze? Dla mnie najciekawszym autem jest GAZ-13 Czajka, no już wam mówię. Chyba z jakieś 2 lata temu, jak wracaliśmy ze cmentarza, to wtedy, no... Potem minęliśmy Czajkę, GAZ-13, była czarna i tak dalej. I ostatnie, czy lubisz, gdy jajka skaczą z dywanu i krzyczą wycieraczka? No tak średnio lubię, no. No powiem tyle, no. Kolejne pytanie zadał Waldemar Batura 125P. Wołga, Mercedes czy Peugeot? No przy tym pytaniu nie mogłem się zdecydować. No bo wiadomo, Wołga jest radzieckim autem odpornym na zimę. Mercedes jest luksusowy, a Peugeot sportowy, no. No, nie mogę się zdecydować, to biorę wszystkie 3, no. I tyle powiem. Kolejne pytanie zadał ten sam autor, czyli Mok Ders. Czemu masz w niku 125P? No, jak już wyjaśniałem w tamtym pytaniu z Kaspim 132P, no, jest to taka kontynuacja tego starego kanału i no, dlatego się tak nazwałem i brałem inne przykłady. Kolejne pytanie zadał Bramput. Wolałbyś używać spodni jako koszulki, czy koszulki jako spodni? Kurde, strasznie trudne pytanie. No, wolę to i to, no. Co tam za dużo mówić? Dobra. I ostatnie już pytanie zadał Ralfiston.pl. Czy będą filmy z gier na kompa? No, filmy z gier na kompa
No zobaczymy, ale mam World of Tanks na kompa, co niestety mi się nie odpala. To jest tak, odpalam kompa, chcę zagrać Cisę Wota i... no... I mi jakiś error wyskoczył na dzień dobry. Drugie pytanie, czy światem rządzi Illuminati? Nie wiem, nie proboszcz nie pytał na kolędzie. No są dwie strony, no. Gdy nie palisz i nie bierzesz narkotyków, to wtedy wierzysz w Boga, a jak, a jak bierzesz te narkotyki i pijesz alkohol, to wtedy rządzi Illuminati. I ostatnie, czy życie ma sens? No, są też dwie strony, albo umrzeć, albo dalej żyć. No, taka jest moja teoria właśnie. Dobra. To już były wszystkie pytania. Dobra, kilka ogłoszeń. Na moim kanale będzie rocznica Fiata 125B, która będzie dopiero za tydzień w czwartek, a odcinek będę robił w sobotę. I właśnie mam też 63 subskrypcje, to... To się bardzo z tego powodu cieszę. No, tutaj już masz ponad to. No i dobra, pozdrawiam nowych subskrybentów, którzy zasubskrybowali mój kanał. To już pomału kończę. Zostaw suba, dzwoneczek i daj łapkę w górę. Żegnam się z wami, czyli Kaspi 125P. Do zobaczenia.